Wyobraźmy sobie, że ósemki wybrały się na wakacje do hotelu. Sześć ósemek może zamieszkać w dwóch różnych hotelach. Albo w hotelu 3 czwarte, albo w hotelu 6 ósmych. Oba są ekskluzywne, ale mają różne zasady. Hotel 3 czwarte ma w swojej ofercie 3 pokoje. Hotel 6 ósmych ma tych pokoi tylko 2. Oba hotele pomieszczą dokładnie 6 ósemek. W każdym pokoju hotelu 3 czwarte mogą zamieszkać tylko 2 ósemki. W każdym pokoju hotelu 6 ósmych mogą zamieszkać 3 ósemki. Nasze ósemki muszą w takim razie dobrać się parami do hotelu 3 czwarte. A jak już się dobiorą, to hotel ma taką zasadę, że muszą złapać się za ręce. Podobnie jest w hotelu 6 ósmych, ale tam ósemki muszą dobrać się trójkami. Jak już ustalą, z kim chcą mieszkać w pokoju, to również łapią się za ręce i stają się jedną grupą. Zobacz, jak ósemki zajmują pokoje w hotelach. Jak myślisz, czy te ósemki można wymienić na inne wartości? No pewnie. Pamiętasz z naszej lekcji ostatniej muzyczną matematykę i na pewno bez problemu znajdziesz nuty, które zastąpią te grupy rytmiczne. Przykładowo pierwsze 2 ósemki w hotelu 3 czwarte zamieniam na ćwierćnutę, a te ostatnie na 4 szesnastki. Mogę oczywiście zamiast tych wszystkich dać jedną półnutę z kropką, która wynajmie wszystkie 3 pokoje. Możliwości jest bardzo dużo, ale Wy to wszystko wiecie z lekcji rytmiki i kształcenia słuchu. Popatrzmy teraz na hotel 6 ósmych. 3 ósemki mogę spokojnie zamienić na jedną nutę i będzie to ćwierćnuta z kropką. A jeśli chcę zaprosić do hotelu troszkę mniejsze postaci, to zaproszę szesnastki. Skoro ósemki są 3, to szesnastek będzie 6. Wiecie już bardzo dużo na temat taktów ósemkowych i taktu 6 ósmych. Popatrzmy, jakie różne opcje i kombinacje rytmiczne można w nim umieścić. Powtarzaj po mnie. Ti, 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 ti. Ti, 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 taj. 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 Ti, 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 tiri, tiri, tiri. Ti, 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 tati. Tati, tati. Ti, ta, ti, ta. A tak wygląda nuta wypełniająca cały takt na 6 ósmych. Są to dwie zlegowane ćwierćnuty z kropką i będziemy na nie mówić taaaaj. Świetnie! Wróć teraz do naszej lekcji na dzwonku, wykonaj kolejne zadania, ale zanim przejdziesz dalej, to na pewno zauważyłeś, że obok filmiku pojawiły się 3 obrazki. Guzik, jabłko i piłka nożna. Jest to takie moje upewnienie się, że obejrzałeś filmik do końca. Jak go obejrzałeś, będziesz wiedział, że proszę, abyś kliknął albo kliknęła piłkę nożną. Zrób to, a będę pewna, że jesteś uważny, uważna na naszej interaktywnej lekcji. Powodzenia w dalszych zadaniach.